Siemanko moi drodzy, dzień dobry, cześć. Ostatnio wyzwałem tego dżentelmena, albo w zasadzie on mnie wyzwał na pojedynek w Call of Duty. Oszukał, dlatego przegrałem. Nie, dostał w pierdziel, musiał kupić mi obiad. Dzisiaj to ja zabieram go na kolejny Call of Duty, na strzelnicę Dr. Gun, gdzie przetestujemy jego umiejętności nie w grze. W realu, proszę państwa, będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Wygrany dostaje stejka od drugiej strony. Także dostanę pysznego, wielkiego stejka. No. Pokaż co, lepiej, co tam mamy za brońki, popatrzcie. Mamy tutaj dwie platformy, w zasadzie AR. Mamy również jeden pistolecik. No zobaczymy, to jest jakaś CZ-ka, tego, no. Tak jest dokładnie. Więc 9 mm to jest, tak? Amunicja. No to jest, no powinno być dla ciebie, tak? Że tak to powiem, znajome. Co za... Amunicja 5.56, 9 mm. No i oczywiście nasz cel, który znajduje się tutaj zaraz obok. Gramy na punkty, tak? Drodzy państwo, za chwilę będziecie świadkami, jak Nexo zostanie zniszczone. Ty krecik jesteś, co? Na ile chcesz metrów? 10 metrów? Ja mogę na dowolną ilość. A ty nagrywasz już? Tak, nagrywam. Masz te czerwone kredki, to masz metry, nie? 5, 10, 15, 20, 25. To wiesz co, zróbmy 10. Dla ciebie, zróbmy 10. Robimy wyjazd, moi drodzy. Poleciało na dychę. To jest dycha. No dobra, zostaw na tą dychę. No dobra. Ile strzałów ładujemy, panie Spiralus? Co? Wiesz, że jestem głuchy, co? Ile strzałów ładujemy, proszę pana? No pełen magazynek, nie? Nie pełen magazynek. Nie, no ile? Po 10 na start? Po 5 strzałów na razie. Aha, okej. Okay. Kurde, im bardziej. Im więcej amunicji jest, tym trudniej jest tak mniej więcej. No nic. Proszę się ustawić z boku. Nexus ma słabe paluszki. Nakładamy te. Nagrywasz? Gotowi? Okej, okay, zobaczymy teraz mój wynik. Ale elektronika, panie. Toż to technologia. Dobra, oto wynik. Widzę, że tutaj dosyć ostro się rozjechałem. Dobrze. 7, 9, 8, 7, 5. Proszę oddalić, żeby uwiecznić wynik. Chciałeś coś narysować, tak? Tymi strzałami? Nie chciałem niczego narysować. Dobra, zobaczymy jak teraz tobie pójdzie. Ale to potrzebuje nowej tarczy, nie? Czy nie? No, wiesz co, czekaj. Czy chcesz oznaczyć? Macie jakieś nalepki? A tu są, patrz. Jak idzie wkładanie? Najpierw tym palcem naciśnij sobie tutaj, dopiero okay. Wtedy. Im późniejszy, tym kurde jest trudniej. Dobrze, że mam ciężkie palce. Ja nie wiem, ile włożyłem. Zapomniałem pić, to jest piątka. No to nieźle, będziemy liczyć strzały. Dobra, chyba jest dobra, chyba nie, czekaj, to jest chyba 5. Dobra, już widać, że cheatuję. Wyjazd. Nie pamiętam, ile było. Spiral, co ty namaglowałeś? Jest 5. Jest 5? Dobra, czekaj, wyjazd najpierw zrób. Najpierw zrób wyjazd. Sprawdzamy broń, wyciągamy magazynek. Pójdziemy i przeszło. O, chyba nie było 5. Jak to nie było 5? No nie było. Było. Co ty już tu oszukujesz mi tutaj? Zobaczmy, co ty osiągnąłeś. No, Spiral, co jest? Jest 9. Jak jest pogranicze, to znaczy jest 9, 7, 6, 4 i 4 też będzie. Kupiłeś, nie? A potem no. No, później zacząłeś walić, kurde. No to zapisuj na karteczce tutaj o. Ale ja nigdzie zajeżdżam, tak, jest ta karteczka. No to jak na razie to wychodzi na to, że chyba co robisz? Ale dopiero zaczęliśmy. Nie, dopiero zaczęliśmy, to była rozgrzewka. Dobra. 8. No. Dobra, 7. 9. 7. No to było i tak lepiej niż ty. Ale to sumujemy punkty na koniec. Sumujemy punkty, ale ty gorzej zrobiłeś, no stary, no jak? Popatrz. Ja mam 7, ty masz 7, 9, ja mam 8, ty nie masz, ja mam 5. A, okej. Okay. Nie ma. Minimalnie, dobra, ale minimalnie, dobra, stary, dobra, już. Zakleimy i z arki może strzelimy, co? Którą najpierw? Teraz niestety muszę zakleić twoje ślepaki. Sam jesteś ślepak.
No z tej odległości trafisz, tak. Masz szansę. Nie, no tu same te będę strzelał. Czekaj, tu jest odległość w ogóle gdzieś ten? Tego kolimatora? Odległość modyfikowana czy nie? Nie. Nie, czyli to jest po prostu już takie. Po prostu ale zobacz, wyrób polski. Modyfikuj sobie odległością oka od. Jak strzelasz, oczywiście, no wiadomo, paluszek. Wkładasz sobie broń. Na ramię, no. Ten tutaj. Okay. W każdym razie trzymasz i teraz jak strzelasz, to nie jesteś kurwa w Armii Czerwonej, nie robisz tak. Jasne. Łokieć ten. I teraz łokieć tu przy tym, przy ciele. Wiesz, rozstawiasz się po prostu i co ja polecam robić, to po prostu tą rękę również dociśnij sobie broń po prostu do tego, nie? W zasadzie, żebyś tutaj, wiesz, sobie sam... Okej, okay, to jest strzał pojedynczy, seria, czy... Pojedynczy. Warto jest też sobie lekko pochylić się do przodu, wtedy jesteś mniejszy od nie? No, wiesz, tak. Mhm. Produkt polski powinno być sprzedawany w Biedronce. No trudno, no musi uwierzyć na słowo, że strzelałeś. Co, nie działa bateria? Nie wiem, teraz już chyba działa, ale wyłączył się na chwilę po twoim pierwszym strzale. W moim pierwszym strzale się wyłączył, dobra. I tak się nie wymigasz od porażki. I tak się nie wymigasz od porażki, gościu. Powrót. No to nieźle, powiem ci. Jest 9, 8, 8, 7 i 6. Okay. Powiem ci, coś jest nie tak z tym. Coś jest nie tak, powiem ci. Okej, podaj mi te, podaj mi 9, 8, 8, 7. 9, 8, 7. 7 i 6, tak? Dziwne, bo celowałem w zasadzie w sam środek w sumie, nie? To nie wiem. Tak wszyscy celują. Sam środek. No, nie, no to jest. Lekcja na, taka, jaka? 3. Lekcja liczenia. Liczenie. 3, ile? 3,5. 4. 4. I 5. 4, jeszcze jeden, czekaj. I 5. Jakbym nie trafił. O. Wszystkie ładnie załadowane. Dobra. Tak? No tak. To najpierw broń w ręce. Najpierw broń w ręce. Nakładasz słuchawy. Broń w ręce, weź sobie ją tak pod tego. Na razie. Tak, żeby złapał, bo musisz jedną ręką, wiesz, magazynek wpiąć. Tak? Nie podnoś broni do góry. Pinasz. Teraz wycelowujesz. Łokieć w dół i wiesz, i musisz przeciągnąć, pociągnąć. Łokieć w dół. I pociągnij, wiesz, przody. Z języka spustowego, przeładuj, wyceluj i możesz też. W dół trochę. W dół łokieć. Wypinasz magazynek. Jak było? Na tobie to chyba wrażenia nie robi, co? W zasadzie masz tyle tutaj, kurde, amortyzacji. No kurde! A nie, jest jedna dziewiątka. 9, 7, 7, bo to jest też, liczy się, 5 i 4. No to chyba, słuchaj, chyba przegrywasz ten pojedynek. Słuchaj, musiałby się cud stać, słuchaj. Tutaj ja źle skalibrowałem przyrządy. Tak jest, kurde. Bo ja mam jeszcze tutaj dodatkowe szkło. No, to jest, to masz tego, przybliżenie większe. To są punkty. Tak wygląda nasza, ten, wiem, to są moje bazgroły, ale jest 9, 7, 7, 5, 4 dla Spirala, Nexusiek, 9, 8, 7, 7, 6. Wiem, bazgrole straszne. Ale nie oszukuj. Nie, no wszystko na legalu, zobacz. Gdzie mój steak? Ja wygrałem. No na razie, słuchaj, wygląda na to, że... Jeszcze mamy... Steak będzie dla mnie. Nie, dla mnie będzie, ja zjem tego steaka. Jeszcze mamy jedną broń. Nie wiem, co musiałoby się stać. Jeszcze jedną broń. Nie wiem, co musiało się stać, stary. Nie wiem, nie mam pojęcia. Stary. To jest mocny, nie? Dobra, opowiedz, co masz w rękach. No, w zasadzie broń, trochę jak z Call of Duty, Mosin, czyli broń z czterotaktowym zamkiem, jak to było, kurde, za czasów wojny i zaraz możecie zobaczyć. Ale której wojny? Znasz historię? No oczywiście, że tak. No, który rok? 42, zobaczcie. 42. Pod koniec wojny, zobaczcie. Nie, no nie pod koniec w zasadzie jeszcze. Dobra, czyli teraz dociskamy. A jaka armia korzystała z tej, wiecie, z tej broni? Radziecka. Radziecka, no tak, no, Mosinnego. Nie wszyscy. No. Kto znalazł ten strzał? Kto znalazł ten strzał? Dobra, po dwa strzały czy trzy? Po trzy, zrób po trzy, jeżeli to jest, żeby było uczciwie. Pierwszy testowy, drugi błędny, trzeci właściwy. Gotowa? Panie Spiralus, proszę bardzo, strzamy na 25 metrów, tak swoją drogą. Dlatego, że tu mamy lunetkę. Zobaczymy, no trochę boję się pierwszego strzału, ale zobaczymy, no jak będzie. Jak ciebie nie zdmuchnie, to będzie dobrze. Masz fajnie.
i to jest trochę daleko. Trochę daleko. Jedzie, jedzie. Tak, szczerze. No dobra, no to próbujemy. Dobra. Zobaczymy, jak to się z tym strzela. Chlebkiem. I jak? Największa trudność tej broni nie polega na odrzucie, polega na tym, że jest po prostu ciężka. Jest ciężko, ale odrzut ma całkiem mocny i jestem ciekaw, jak pójdzie. Zdrastwujcie, rybiata. Zdrastwujcie, towarzysz. Towarzysz, ładuj. Bawim, strzela. Paszczy w rury. Okej, zobaczymy, jak tutaj to się ładnie wkłada. Tak jest. No, powiem ci. Panie Spiralus, to proszę tak. O. A, okej. Działałeś? Jak za czasów wojny, kurde? Nie taka prosta sprawa, co? Dobra, wycelowujesz. Celuj. Uważaj na spust. Delikatny spust. Czekaj, no to zamknąłeś? Dobra. Kalinka. Wasyli. Co ty to? Spiralus, ja to dumaju. Czy ty trafiłeś? W ogóle, powrót. Co jest? Powracaj tam. Malczyk. Teraz zobaczysz, jak smakuje steak. Znaczy nie zobaczysz, bo ty mi steaka stawiasz. Chwila prawa. Oj, ja już to widzę. Oj! Towarzyszu, o kurde! Oj! Trafił, jacie, kurde, no nieźle. Ale pierwszy strzał mi wjechał. 4, 6 i 10. Nie wiem, jak ci się to udało. Nie mam pojęcia. Nie ma. Podliczmy, teraz matematyka. Uwaga, tak Skamksos Hunter będzie krzywo podliczał na kalkulatorze. Dobra, będzie 7 plus 9 plus 1. 92, moi drodzy. 92 na spiralusowe. Spiralusowe 82. 10 punktów, a że ja mam minus 10, to plus 10 dodajemy do wyniku i mamy remis. I mamy remis. I idziemy razem na stejki. Płacimy po połowie. Jak ci się podobało strzelanko? Generalnie było zajebiście i cieszę się, że niedługo się otwierają w Poznaniu, bo będę mógł częściej przychodzić. I powiem wam, że nie spodziewałem się, że w Polsce są tak nowoczesne, fajne strzelnice z tak fajną ekipą, także czy ty mówisz, że ty jeszcze PRL-owskie odwiedzasz? Tak? Tak, ja jeszcze odwiedzałem takie PRL-owskie, takie wiecie, gdzie piasek, zimno i tam to wiecie, fajnie. Emerytowani policjanci chodzą i tam na ciebie patrzą. To super tak, jest. Kurwa, wiesz, taka herbata z husami tam, wiesz, stary, to jest kurde. Cóż, czyli chcesz oficjalnie powiedzieć, że przegrałeś, ale kompensując, jest remis. Jest remis, bo ja mam minus 10. Patrzcie, jak ja mam grube szkła. Nic nie widzę. Patrzcie to. Musimy to są dęka od butelek. Kurde, tak przyłożyć, żeby zobaczyć. Patrzcie. Tak byście tak widzieli. Widzę. To jestem ja. A, i tym pozytywnym akcentem kończymy to. Do widzenia. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej! Nagram ci. Jakoś stąd sobie można nagrywać. Dla potomnych, moi drodzy. Tylko nie łapie, nie? Mocno. O kurde! Nie byłem na to przygotowany, dzięki. Jak tam, Spiral? Kurwa, zajebiście. I co tam, pokaż, masz swoją łuchę? Zobacz. Zobacz, jakie bydle tu było. I co, mocno? Kurwa, zajebiście. Ale tak mocno poczułeś rękę? Ale jakbym miał trochę spocone ręce, miał jakąś rękawiczkę, to bym mógł mocniej chwycić. Rękawiczki, doktor Gun. A się tak lekko, wiesz... No i tu masz różnicę mniej więcej, nie? Jak to gdzieś wygląda. Czyli 9 mm w standardowym pistolecie i 500 magnum. 500 magnum. Czyli mówisz, że jakbym strzelił w arbuza... No to by arbuza nie było.